Times jest Wojtek Mazalewski. Cześć Wojtku, jeszcze raz serdecznie witam, bo już mieliśmy okazję gdzieś porozmawiać. Dzień dobry. Wiem, że jesteś fanem piłki nożnej, no, trudno dzisiaj nie zacząć pytania o mundial, jak nasi wypadną. Oj, życzę im wszystkiego najlepszego. Kibicuję tej drużynie od dawna. Myślę, że od lat nie mieliśmy tak dobrego składu. Trzymam za was kciuki, chłopaki. A pan przyglądał? Miał czas, żeby to pogapić się? Jak najbardziej będę szukał tego czasu i wyrywał wszystkim innym, żeby przede wszystkim obejrzeć mecze reprezentacji. Bardzo lubię to robić, fajny to czas z przyjaciółmi. Pokibicować aż w Rzymie. Miałem okazję też poznać się z Robertem Lewandowskim. Świetny facet, naprawdę wie co robi. No trzeba teraz tak jest, trzeba wiedzieć co się robi. No dobra, ale dokąd idziemy? Ćwierćfinał? No nie, lepiej jakbyśmy wrócili z pucharem, skoro już tam pojechaliśmy. Ja na Twitterze rzuciłem ostatnio trójkę Brazylia, Francja, Polska. Umówmy się. Dzisiaj piłka nożna jest takim sportem, w którym poziom jest bardzo wyrównany. Tak naprawdę bardzo dużo na pewno odbywa się w psychice. I dlatego myślę, że absolutnie bez kompleksów powinniśmy podchodzić do tego, że pojechaliśmy tam po to, żeby zdobyć mistrzostwo. A z drugiej strony to już na nas spoczywa trochę taka odpowiedzialność, współodpowiedzialność jako kibiców, żeby też jakby racjonalnie podchodzić, jeżeli to się nie zdarzy. To sport akurat jest czymś takim, że raz się wygrywa, raz przegrywa i tutaj nawet jeżeli jedziemy tam po wygrać wszystko, no to wszyscy inni przyjechali po to samo, więc tutaj spokojnie, ja bardzo zawsze jednak też zwracam uwagę, że czasami takie przepompowanie pewnych oczekiwań bardzo źle wpływa i na naszą świadomość i umiejętność w ogóle cieszenia się tą sytuacją, ale też być może, tego nie wiem, ale być może też wpływać źle na naszych zawodników, więc dajmy im luz, dajmy im wiarę, poczucie, że po prostu mają w nas wsparcie. No kibice Polacy chyba nigdy nie poddali się, to są zawsze za. Poza tym na razie też chyba przyjemnie jest, podbudowujemy się tak jako społeczność, kiedy są sukcesy. Wiesz, rozwijamy się w ogóle jako ludzie, jako kraj i to widać również te efekty w sporcie. To bardzo cieszy. Jednak łączy nas piłka. Coś nas łączy. Muzyka łączy. Lepiej, żeby łączyło niż ładnie. Przechodząc do tematów muzycznych, bardzo miło się stało, że jesteś ambasadorem festiwalu w Jarocinie. Imprezy marki, imprezy legendy, o której rozmawialiśmy przed programem, na której byliśmy, ja też dwa razy ty byłeś, jest to fajna historia. Festiwal wrócił w jakimś czasie na takie swoje miejsce i też oczywiście wystąpisz. Tak, wystąpimy z projektem Pink Floyd, Punk Floyd Army z gośćmi, którzy wzięli udział w tej płycie. Płyta ukazała się na początku tego roku. Jest to zwój Pink Floyd, świętujący 10-lecie płyty Punk Floyd, ale zmiksowaliśmy tą muzykę z najlepszymi, naszym zdaniem, piosenkami punkowymi polskimi, jak znamy, i z ich wykonawcami. Czyli musicie do Jarocina pojechać, a przecież nie można nie pojechać, a zobaczyć tego gościa. Więc będą z nami na scenie na pewno Roba z Zertera, będzie na pewno Tomek Budzyński, będzie Alek Korecki, na płycie wystąpił jeszcze Tomek Lipiński. No to, i Robert Brylewski. No to świętej pamięci już. Niestety tak, ale wiem też, miał tam z nami być i w jakimś sensie będzie. Czyli rozumiem, że jakiś hołd Robertowi oddać. W zasadzie z każdym teraz koncertem, który gramy, staramy się to robić. Nawet na koncercie teraz Chaos Powiedzieli, choć to nie był zespół, który nagrał płytę z Robertem, też postanowiliśmy po prostu zagrać. To była bardzo tragiczna wiadomość i bardzo ją przeżyłem w ogóle. Nie spodziewałem się, dawno nie przeżyłem, więc tak. To w zasadzie ostatnia płyta, którą nagrałem, teraz od tamtej pory nic się nie ukazało i w zasadzie ostatnia płyta też, którą nagrał Robert, z tego co wiem, więc mieliśmy wiele planów jeszcze na to, żeby to grać i wiedziałem też, że wiele planów dzięki energii, która się pojawiła,
przy tym projekcie miał rower w ogóle, wspólnie razem też z innymi gośćmi. Bardzo żałuję, że po prostu tak wiele tych cudownych, wiesz, przeżyć i emocji nie mogło, wiesz, rozkwitać dalej. No niestety, niestety, to jest bardzo przykro, życie toczy się dalej w tej klasy, w związku z tym trzeba może dobrze pójść gdzieś. Tak, ale warto jest przypominać. Zawsze przypominałem, żebyśmy pamiętali, doceniali w ogóle artystów i Robert jest kolejnym takim przykładem, gdzie wiele jakby z różnych stron poszło zaniedbanie i wydaje mi się, że ważne jest teraz, żeby po pierwsze godnie, świadomie i jak najlepiej po prostu pamiętać o jego muzyce, stawiać ją tam, gdzie jest jej miejsce, pamiętać o tym, że to był genialny muzyk, ojciec polskiego punk rocka i w ogóle rock'n'rolla i tak dalej. Jednocześnie jakby też wrażliwiać się na to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy jeszcze z nami są, żeby dawać im wolność, dawać im po prostu przestrzeń do tego, żeby robili to, co robią, bo robią to genialnie i czasami mając wobec nich wymagania, ale jakieś pretensje niesłusznie po prostu skazują ich na taki margines albo niebyt. Mówiąc o planach, czy o tym, co się dzieje teraz, gdzie się działo, jakie plany ma Wojtek Nowotnicki jako artysta? No przede wszystkim pojechać na Jarocin i dać czadu totalnie z Pink Floyd i gośćmi. Później mamy wiele innych festiwali, na których w tym roku wystąpimy. Wystąpimy na Poland Rock, czyli na Woodstocku wcześniejszym. Z moim projektem House Pełni Dejmy gośćmi, a więc cały kwintet plus goście Anio Rosowicz, John Porter, Wojtek Waglewski, plus cały zespół Chór Śląsk. Duża scena, 2 sierpnia, godzina 00:00. Proszę w kalendarzyki zapisać od razu, żeby zapraszać. Kocham ten festiwal, to jest naprawdę moim zdaniem wydarzenie na skalę światową i fakt, że przed taką publicznością stanie zespół jazzowy jest dla mnie bardzo podniecający, jestem totalnie zmotywowany, siedzimy nad tym, przygotujemy ten koncert specjalnie. Będzie to na pewno unikatowe wydarzenie. Publika myślę, że i na Poland Rocks i wcześniej na Mosto czy na Wielosin jest tak fajna i taka, wiesz, otwarta na muzykę. No ja się gdzieś wychowywałem na festiwalach. Uwielbiam ludzi w Jarocinie. W zeszłym roku na zaproszenie Wojtka Waglewskiego graliśmy tam z kwintetem. Było wspaniale. Widziałem, wiesz, wiele jakby dobrych emocji. I to chcemy kultywować. Chcemy w ogóle przypominać, że ten festiwal właśnie był bardzo szeroki muzycznie. I po to jestem tym ambasadorem i pewnie dlatego zostałem do tego w ten sposób zaproszony. Więc przypominam o tym, przybywajcie. Uwierzcie mi, w naszej muzyce nie zabraknie ognia, nie zabraknie punk rocka. Wojtek jest wielkim, mocnego uderzenia. Wielkim fanem. Cały czas tak mogę powiedzieć, że jestem wielkim fanem. Tak, jestem. Klasyki przez nowe rzeczy. A jeżeli chodzi o Poland Rock, to chcę powiedzieć tylko, że to jest naprawdę wspaniałe wrażenie. Bardzo kibicuję, od kiedy tam pierwszy raz zagrałem, zobaczyłem to na własne oczy. Wszędzie powtarzam, że naprawdę trzeba tam pojechać. Fanom, jak nawet jeżdżę na inne festiwale, Open Air, który też lubię, czy Off, mówię, pojedźcie też, bo wielu fanów, jakby, którzy przyjeżdżają na taki festiwal, nie jedzie na Woodstock, a Woodstock jest chyba najbliżej w ogóle tego, czym w ogóle festiwale były najbliżej takiego Woodstocka, jak był kiedyś. I też wspaniale, że to już mi się udało. Mijając w ogóle skalę tego, że to jest największy festiwal na świecie, to chodzi o to, że tam naprawdę ludzie, pomimo tego, że mają wolność, robią co chcą i naprawdę to robią to z jakimś takim poszanowaniem. Nie mają rozum. Wolność dla siebie i tak dalej. To jest naprawdę ogromne doświadczenie i w ogóle zbliża ludzi. To jest w ogóle to. Tak wiesz, porównując koncert jazzowy, taki stricte jazzowy, tak, gdzie kameralność jest, tak? To rozumiem, że nie masz tego problemu, że to... Ale absolutnie, znaczy ja w ogóle zawsze chciałem łamać wszystkie granice. To, że kiedyś, wiesz, Pink Floyd podpisał kontrakt z Universalem, wydając najbardziej dziką, porównaną płytę, jaka była możliwa, to właśnie Pink Floyd. I dlatego do dzisiaj też dlatego, żeśmy to wspominali, bo wiem, że ta płyta i ten moment w ogóle przy umowie był dla wielu innych zespołów takim drogowskazem. Da się, wiesz, po prostu wywalajmy wszystkie drzwi, co... Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że naprawdę mamy dużo możliwości. Róbmy to, więc... Sztuka jest chyba jedną z najlepszych przestrzeni, żeby po prostu testować w ogóle swoje granice. Więc ja to robię nagminnie, namiętnie i w ogóle, więc jak najbardziej.
Mi się wydaje, że po prostu i też właśnie pamiętam pierwszy byliśmy chyba zespołem, który po prostu namawiał wiesz, duże festiwale na to, żeby dały nam spróbować. I się okazało wtedy, że to absolutnie pasuje, że w ogóle muzyka, wiesz, dla niektórych wydawałoby się, mówią o tym, mniejsza, coś tam porywa po prostu dziesiątki tysięcy ludzi. Myśmy to też testowali, wiesz, w różnych miejscach innych wcześniej na świecie grając, wiesz, wielkie koncerty w Ameryce Południowej czy w Japonii, ale cieszę się, że to nagle przeszło do Polski i że teraz po prostu możemy zająć na największej scenie na świecie. Ale wiesz, ja mówię, powtarzam to jak mantrę, że młodzież, ta taka, wiesz, no mówię, nastolatkowie, początkujący w wieku 20 kilka lat, słuchają dziwnej muzyki, starej, czerpią, biorą te, tworzą swoją na swój sposób, ale biorąc tych takich najlepszych wzorów, dlatego czasami zdziwienie muzyków, że jest fajnie, no to ja tam w końcu się cieszę. Tak, ja tylko wiesz, przecież fajno na szczęście. Słuchajcie, to wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, trzymamy kciuki za Wojtek z Wojtkiem za polską reprezentację, za zespół. Też trzymał. Za zespół i Pink Floyd i inne projekty Wojtek Kozłowski Quintet, chociażby, który fajnie się kojarzył z innymi wielkimi tego świata quintetami z czasów z historii klasnej, więc życzę Tobie wszystkiego najlepszego, Twoim pracownikom wszystkim, żebyś jak najwięcej pozytywnej energii miał w sobie i przekazywał ją, wiesz, jak się rozmowie, tak? Bardzo dziękuję, to także bardzo ważne, bo każde wasze słowo, każda wasza energia nas wspiera. Ja trzymam za reprezentację, pewnie jak wielu z was. I życzę wam wszystkiego najlepszego, niech moc będzie z wami. Do zobaczenia na koncercie. Dzięki serdecznie. Dzięki. Będzie dobrze.